to tarcz, to dla ojczyzny broń. Po wieku wiek, strzeleckie oko dłoń. To straż, to tarcz, to dla ojczyzny broń. Jak co roku w ramach obchodów Dni Kościerzyny 12 lipca w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica odbył się turniej strzelecki o łańcuch miasta Kościerzyna zorganizowany przez Bractwo Kurkowe. W tym roku Kościerzynę odwiedziły bractwa z całej Polski, m.in. z Brus, Gdyni, Czarnego, Włocławka, Wrześni, Rawicza, Starogardu Gdańskiego, Lidzbarka, Torunia, Tczewa, Wejherowa i Grudziądza. Gości przywitał prezes KBS w Kościerzynie Robert Zięba wraz z tegorocznym królem kurkowym Aldoną Sambor-Sochaczewską. Także jest sporo tych bractw, do których my jeździmy na turnieje organizowane przez nich i oni oczywiście w odwet i wspaniałe atmosfery przyjeżdżają do nas, jak co roku mamy okazję spotkać się w tych dniach. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu brackiego zostały wręczone odznaczenia KBS-RP. Za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurkowych, Order Zasługi, Krzyż Oficerski otrzymała Aldona Sambor-Sochaczewska. Jerzy Rożek został odznaczony Orderem Rycerskim. Wyróżnienia wręczał przedstawiciel Zjednoczenia Andrzej Stankiewicz. Celnym okiem można było wykazać się w kilku konkurencjach. W strzelaniu do kura o łańcuch herbowy miasta Kościerzyna wygrał Jerzy Rożek z KBS Kościerzyna, a jego rycerzami zostali Tadeusz Polniak z KBS Gdynia i Stanisław Suda z Tczewa. No, będę w posiadaniu łańcucha herbowego miasta Kościerzyny przez rok, bo to jest łańcuch przechodni. Wszyscy zwycięzcy otrzymali wyjątkowe nagrody. Najcenniejszą był 18-wieczny dwulufowy karabin skałkowy, który wystrzelał Jerzy Małka z KBS Brusy. Turniej zakończył się w godzinach wieczornych.